Sytuacja w Rosji uspokoiła się. Jewgenij Prigożyn wraz ze swoimi najemnikami opuścił Rostów. Zasługi za to przypisuje sobie Białoruś. Władze Mińska ogłosiły bowiem, że to wynik negocjacji, które przeprowadził Aleksander Łukaszenka. Miał być wielki marsz na Moskwę. Miał, bo grupa Wagnera 200 km przed osiągnięciem celu zawróciła się. Zawracamy nasze kolumny i wracamy do obozów polowych. Następnie zapadła kolejna decyzja. Decyzja o wycofaniu się z Rostowa nad Donem. Najemnicy grupy Wagnera miasto opuszczali wśród wiwatów i oklasków miejscowej ludności. Według narracji białoruskich władz decyzja o wycofaniu była wynikiem rozmów Aleksandra Łukaszenki z Jewgenijem Prigożynem prowadzonych w porozumieniu z Władimirem Putinem. Jak podała agencja Reutera, wszystkie ograniczenia ruchu wprowadzone na rosyjskich autostradach w związku z buntem grupy Wagnera zostały zniesione. Emocje opadły również w stolicy. Wczoraj było naprawdę niespokojnie, ale spójrzcie, jest niedziela, ludzie chodzą po ulicach, jest wszystko dobrze. Miejmy nadzieję, że będzie spokojnie w mieście, na wsi i na świecie. O tym, co działo się przez ostatnie 24 godziny w Rosji, trzeba mówić, podkreśla prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Świat zobaczył, że szefowie Rosji niczego nie kontrolują, zupełnie nic, kompletny chaos, całkowity brak jakiejkolwiek przewidywalności. Jewgenij Prigożyn toczy jawny konflikt z ministrem obrony Rosji Siergiejem Szojgu. Decydując się, by ruszyć na Moskwę, chciał wykorzystać swoją formację do wzmocnienia swojej pozycji, wskazuje profesor Piotr Grochmalski z Akademii Sztuki Wojennej. Prigożyn uważał, że dzięki tej armii, dzięki swojej pozycji będzie w stanie stać się bardzo silnym graczem w otoczeniu Putina. W związku z tym on eskalował ten konflikt, próbując wymusić na Putinie podjęcie pewnych działań. W tym chociażby zmianę szefa resortu obrony Rosji. Sytuację na Ukrainie bacznie obserwowały władze innych krajów, w tym m.in. Polski.